Dzień dobry. Proszę Państwa, czasami ludzie przychodzą z biżuterią markową, ale biżuterią, galanterią jubilerską generalnie, czyli biżuterią tak zwaną sztuczną, znanych marek i proszą, żebym ja to wyceniał. Nigdy się tego nie podejmuje, nigdy nie chcę tego wycenić. Nawet bardzo często trudno jest oznaczyć autentyczność tego rodzaju wyrobów, ponieważ wykonywane są one z nie wiadomo jakich materiałów. Czasami te materiały bardzo się różnią między dwoma wyrobami tej samej jakości. No i to jest pierwsze problemy przy autentyfikacji takich wyrobów. No a po drugie kwestia ceny. Kwestia ceny, która właściwie nie wiadomo jaka jest. Jeżeli wejdziemy sobie na jakieś aukcje internetowe, kiedyś doznałem szoku, gdy okazało się, że na bodaj First Beat jest oferowana bransoleta plastikowa, całkowicie plastikowa bransoleta Diora za 1000 euro. Wydawało mi się to strasznie dużo. Z tego co wiem, to ta bransoleta tam była niesprzedana przez chyba 7 lat. Nie wiem, czy dalej tam jest, bo ostatnio tego już nie sprawdzam. Po prostu nie chce mi się na to tego śledzić, no ale cena po prostu jest, a chętnych na zakup nie ma, czyli to nie jest cena, tylko to jest życzenie. No ale tak, byłem, żeby wam zilustrować to, jak wygląda kwestia cen tego rodzaju wyrobów, czyli takiej markowej galanterii jubilerskiej, to pokażę wam film, który nagrałem w Fall Price. Tam Dolce & Gabbana kolczyki znalazłem. One są oczywiście przecenione. No i popatrzcie, jak strasznie. Ich cena regularna to 6670 zł. Jak za kolczyki wykonane z metalu nieszlachetnego, z kryształów, tak jest napisane, crystals, czyli to jest szkło. No i jeszcze tam jakieś inne materiały na metce były wyszczególnione. Oczywiście wszystkie materiały są materiałami nieszlachetnymi. No i to zostało pierwotnie przecenione na 1700 zł, bez jednego grosza. Po czym zrobiono kolejną promocję i to już jest 1200 zł. W związku z tym, no ileż to w takim razie ma kosztować, jak mam to wyceniać, skoro nawet producent nie do końca wie, za ile chce to sprzedać, a nawet jak obniża cenę tak dramatycznie w porównaniu z ceną wyjściową, to i tak nie ma chętnych na zakup. To nie jest pierwszy raz, bardzo, bardzo chętnie zawsze tam, jak jestem w pobliżu Half Price, to patrzę na ceny tego rodzaju biżuterii markowej, czy właściwie galanterii jubilerskiej, ponieważ no, bywa ciekawie. Znaczy bywa tak, że te przeceny potrafią być jeszcze większe. Kiedyś spotkałem jakąś bransoletę wykonaną z drewna i z plastiku, która była przeceniona z niecałych 3000 zł na 40 zł. No i cena 40 zł całkowicie do zaakceptowania, więc pewnie ktoś to sobie kupił, no bo to jak na sztuczną biżuterię, no to jest cena całkiem ok. No ale 3000 zł to już chyba troszkę za dużo. Dlatego, ponieważ nie wiem, jak to wyceniać, dlatego nie świadczę takich usług, nie świadczę usługi wyceniania tego rodzaju biżuterii, nawet jeżeli to jest biżuteria znanych marek. Jedynie na polecenie urzędów państwowych, jeżeli no, to z reguły policja, prokuratura, sądy zlecają czasami wyceny takich rzeczy, które zostały ukradzione, trzeba wtedy oszacować straty, wtedy to wyceniam, przy czym zastrzegam, jak te ceny mają się mniej więcej do tej rzeczywistej wartości, że te rzeczy po prostu nie mają rzeczywistej wartości, tylko mają swoją cenę. Ciekawostka dla was, może ktoś nie wiedział, że to tak jest. Zapewne część z was będzie zszokowana tą pierwotną ceną kolczyków wykonanych z niczego. Popatrzcie, jak na tym tle tanio wychodzą wyroby wykonane ze złota. No bo za prawie 7, tak, prawie 7, no
ponad 6,5 tysiąca złotych, to już można kupić całkiem fajne wyrób jubilerski wykonane ze złota 14 czy może nawet 18 karatowego.